Siemaneczko mordeczki, w nowym odcinku u mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku oczywiście zagubieni w lesie i jest z nami nie kto inny jak Wiktor. A ciekawe kto inny miałby być. No nie wiem właśnie, ale wymyśl hashtag dopasujący do tego odcinka. Hashtag żniwa. Hashtag żniwa, kombajn pasy i przypinamy wam widzowie serducho jak napiszecie hashtag żniwa. Po pierwsze, na razie wyłącz kombajn. Dlaczego? Ja chciałam kosić. Niestety nie mamy takiej opcji. Bierz drugie wiaderko i zbieramy na razie słomę. A dlaczego? Ej, no bo moja droga, muszę ci coś przetłumaczyć teraz. Po ostatnim filmie. Musimy mieć 5000 zł na koncie, czyli musimy pewnie wyciąć jakieś drzewo i je sprzedać. I wtedy chyba będzie najszybsza opcja. Gdzie jest moje wiaderko? W stodole. Nie ma. No były dwa, także gdzieś ono musi być. Tej pierwszej ceglanej nie ma. W ceglanej nie, no bo tutaj robimy przecież zapasy i tutaj najprawdopodobniej tak, ono stoi jak byk na środku. Ogólnie słoma widzowie już tam się przesypuje przez wrota i przez wszystko, także ona pewnie będzie no dosyć mocno wystawać nawet, ale jest jej tyle, że po prostu jest to szok. I nie dowiesz... Czemu przyszłaś bez wiaderka? A gdzie jest wiaderko? Jezu, wypadło mi od razu. Znowu mi wypadło. Czego mi wypada cały czas? A ja teraz? Teraz nie. A, bo widzisz? Bo to prezes musi kliknąć. Prezesie. Co? Z ciebie taki prezes, jak z kozi jej dupy trąba. Ale dlaczego tak brzydko na początek odcinka mnie tutaj dyskryminujesz? To nie jest brzydko, tylko że mi wypada cały czas wiaderko, bo ty coś mi wyłączasz. Ja ci nic nie wyłączam. Wyłączasz i robisz to specjalnie, na pewno. Nie robię nic. Mhm. Ogólnie widzowie, dzisiaj zbieranie słomy i dzisiaj też zarabianie pieniędzy, bo to jest najważniejszy temat odcinka. No, żeby po prostu poinwestować dalej gdzieś tam te pieniądze. Wszystko stąd, wszystko. Dobra, bo dzisiaj będziemy kupować też i nowy nabytek, albo parę no nowych nabytek. Jeszcze mi się wchrzaniasz, wiesz? Ej, teraz na kolana i przepraszasz. Na pewno nie. No. Jesteś po prostu bezczelny. Ty jesteś bezczelna i mnie wyzywasz od bezczelnych. No! Łapa, ona nas zbierała i rozsypała. Coś tu się stanęło, matko bosko. Czyż ty nigdy wiaderka nie miałaś w łapach w prawdziwym życiu? W prawdziwym życiu miałam. No. W farmingu też. Dużo jeszcze tutaj zabrało od zbierania tego widzowie? Im więcej teraz pozbieramy, no to później... To jest moje! No czego ty nie ogarniasz, tylko mi się... No. Jak ty jesteś generujący, ale jestem kozak widzowie, no nie? Sigma. Sigma do mnie mówcie w komentarzach. Hashtag Sigma. Sigma przejmuje rejon, rejony, Sigma wchodzi na rejony. Dobra, dużo jeszcze nie zostało, ale w każdym bądź razie możemy sobie zrobić taki myk, że odby... Ale tam się przysypuje. Wiem, że się przysypuje. Dobra, wolisz to zbierać, czy wziąć z silosa drzewo i sprzedać go trochę, żeby mieć 5 koła? Co wolisz? Dobra, nie będę cię pytał. Dobra, palety czy kłody? Bierzemy sobie palety, aha, czyli to na tej zasadzie działa po 1000 litrów. Czyli kłody będą też wyskakiwać najprawdopodobniej takie same. Ja chcę ogólnie posprawdzać, jak to będzie wyglądało. A dwie kłody po 6 metrów i różne, czyli 6-metrówki. Ja bym sobie wziął 4. Dobra, stara, bierz to na plecy i idziemy zarobić parę groszy. No myślałam, że my mamy ten siano nosić. Słoma to jest, a nie siano. Siano to ty masz w głowie. Ale ty jesteś dzisiaj, wiesz co? Zaraz rzucę tym komputerem i będziesz sobie sam nagrywać. Ale dowcipny jestem dzisiaj, no nie? No nie jesteś w ogóle. Dowcip mnie się trzyma, robi wrażenie. Nie, cieszę się po prostu z nowego nabytku i... No, bo mi się wysypało. Może lepiej ty drewno to zacznij nosić i sprzedawać, to może będzie prostsza taka rzecz dla ciebie. Dużo drewno. Jeszcze jedno kłodę masz do zaniesienia w punkt sprzedaży. W ogóle punkt sprzedaży, widzowie tego wszystkiego, ja bym proponował jakoś ten teren jeszcze zedytować, jak będziemy mieli pieniądze i zrobić tutaj bliżej.
Bo tam robić punkt sprzedaży to dużo noszenia. Co nam się najprawdopodobniej średnio będzie opłacało. Także lepiej to widzowie ogarnąć, tak jak ja wam właśnie godam teraz. No ja już widzę, że ja znowu wracam do rzeczy, których nie lubię robić, czyli noszenie słomy. W ogóle muszę... A ja to mam to sprzedać, czy co z tym zrobić? No. Sprzedać już? Nie, o tak o... No. Nie no, ty chyba nie jesteś Sigmą, jak ty nie umiesz sprzedać. No coś mi nie da. O. 4868. Elegancko! Dobra, mamy widzowie znowu budżet. Bardzo fajny. Teraz wracaj do zbierania słomy. No na pewno. No na pewno, bo musimy to pozbierać i lecimy Wika ogólnie z nowym nabytkiem. Ja pierdzielę, jest super. Dlaczego wziąłeś znowu moje wiaderko? Przepraszam, że wziąłem twoje wiaderko, bo ja nie zwracam uwagi, czyje to jest wiaderko. Ogólnie co zrobimy z tą słomą? Szczerze nie wiem, najprawdopodobniej posprzedajemy. No i też widzowie z ważnych kwestii, no chyba na wozie już to będziemy wywozić, żeby to było też bardziej szybsze i dynamiczne. Ja też nie wiem, czy ten wóz da się podpiąć do tego ciągnika, bo nie kupowaliśmy tego wcześniej, także... Może być tak, że po prostu kupimy dzisiaj nowy nabytek, który i tak nie będzie nam do niczego przydatny. Ale to wiecie, to standardowa akcja u nas na odcinkach, także bardzo, ale to bardzo... Super, okej. Okay. I tutaj ja muszę faktycznie napisać do Juleku, żeby zrobił nam, bo patrzcie, bo jest coś takiego, czyli mamy budowa, mamy silosy i mamy coś na G tutaj było. O, to jest to. I to widzowie jest fajne, tylko że tutaj możemy dawać tylko i wyłącznie trawę. A słomy nie możemy tutaj dawać, czyli jak będziemy mogli dawać tutaj słomę, to mamy kolejny silos, który będzie dosyć mocno użyteczny na naszym... Jeszcze nie gospodarstwie, ale na naszym właśnie... Chociaż w sumie jak będziemy mieli... Nie, no to będzie dobra inwestycja o to. No póki nie mamy prasy, to będzie zajebista nawet bym powiedział inwestycja. Ej, nie mogę tego pozbierać. Dobra, Wika to skończy. Widzowie, lecimy tak. 8000... Może już matematyką prostszą to zrobię. 3886 nam zostaje i wchodzimy w kategorię, czy to będą przyczepy, czy to będzie jakoś inaczej. Wóz konny by Juleku. Paka na zboże 2340. Mamy też i paka z beczką, czyli możemy wodę dowozić. Mamy przyczepę samozbierającą do bel. Mamy przyczepę do drewna, no i paka na zboże, paka na worki jeszcze, czyli o to jest bardzo fajna sprawa, można sobie worki tym przewozić, spoko naprawdę opcja. Plan deka, tak bądź nie, ja jej nie będę brał, trójkąt, tak albo nie, no i tutaj jest kwestia jakiegoś rozładunku, ale nie za bardzo wiem o co chodzi. Deseczki damy troszeczkę ciemniejsze. Ten niebieskawy kolor, no. Paka zboże. Co mówisz? Paka zboże. Jaka paka zboże? No paka zboża. Teraz mordo się módlę o jedną ważną rzecz. Żeby to działało. Dobra widzowie. Chwila prawdy. Odpalam pimpka. Ej, tylko nie pimpek. On jakiś zaczep ma. Wóz to jest teoretycznie to samo, co tamta przyczepa, to powinno działać, ale... Ale nie wiem, no... Dobra, Wika, ja nie chcę tego widzieć, jeżeli nie działa. Weź, podczep to mi. Noż. Co? Nie będę kończyć, lepiej. Co zrobiłaś? Nie pytaj. Działa! Yeah! Jak to w ogóle wygląda komicznie? No i miałam to zrobić, no ty... Za to ty będziesz pierwszy raz sypać na to, dobra? Nie. Bo już mnie denerwujesz. Dajesz mi najgorszą robotę. Kejsik daje radę. Co prawda skrętu nie ma zbytnio optymalnego i trochę... Trochę go buja tutaj, ale... Jest good good. Robi wrażenie. Zahaczyłem. Yes. No weź mi odjedź trochę, pomóż mi, widzisz, że tym się źle jeździ. Kombajnem odjedź. No to odjechałam. Dobra, syp, tak jak stoi.
No sypia. Kurwa, on się zakopie pod tę górę. No i czego się nie sypie? Może dlatego, że nie jesteś nad wozem? No jak nie? Przecież jestem nad wozem. No jestem nad wozem. No syp! No nie da się, nie sypie się. Co jest? Czekaj. Dobra, o! Leci! Kurde, poza tele. Co ty kliknęłaś? Kontroliki kliknęłaś? No. Ja pierdzielę, kontroli to jest wysypowanie na ziemię, no. Teraz powiaderko i zbieraj. To się nie klika, o weź wyjdź stąd, bo to trzeba dobrze nacelować. Oj, weź. Matko bosko, ale odwaliłaś kitę. Ty odwaliłeś kita. Kuryła, co tu się dzieje, widzowie, co to gówno jakieś. No właśnie, na ziemię sypiesz, no. Do wiaderka, bo teraz wiaderko pod... No nie, no widzowie, nowy nabytek, no nie. Na ziemię wysypałeś. Weź to zbieraj. Uch, on nie ma, on nie ma, nie, on nie idzie pod górę z tym. On z tym nie idzie pod górę, no nie. Może w tych ustawieniach wozu coś jest nie tak. No na Wenor... ziemię mi wysypało. Czy nie? No w wozie nic nie ma. No nie ma nic. Odjedź tym. Pff. Dobra, stój. Z czego ty się śmiejesz? No szkurła, ale żeśmy maszynę kupili. No to ty nie umiesz czytać? Weź to sprzedaj. Wyjdź stąd. Wyjdź na chwilę. Czekaj. Ale co ty chcesz kombinować tu, no? Stój, ale tak jak stoisz. Ale wyładować się da. No ale jak ty możesz wyładować, jak nic nie ma? Ale ty jesteś jak jakiś, nie wiem, stary pijany. Nie no kurde, no kozak, no nie? Kozak w świecie, oj, kozak w necie. Ale normalnie tu się da pszenicę wozić. No nie wiem dlaczego to się nie wysypuje. No nie wiem, widzowie, dlaczego to się nie wysypuje, ale normalnie pszenicę można tutaj wozić. Nie wiem, ja nie ten, nie ogarniam tego, no nie? No to musisz załatwić nową przyczepę. Dobra, widzowie, jakoś to rozgryziemy może. Dobra, widzowie, kupujemy jakiś inny wóz po prostu. Tylko nie wiem, czy to będzie kompletnie opłacalne, bo ten wóz ma pojemności 1400, czyli mniej niż nasz wózek. Szczerze, jest tragicznie. Wiesz? Co? Ja złapię się naraz swoją Marcinia. Powiem wam tak, zapowiadał się mega zajebiście fajny odcinek. A wyszedł jak zawsze. No po prostu ja zwiększę pojemność w tym. Spróbuj to wysypać. Czyli źle przez mojego chłopa. Już do kosze, to nie będę czekać na ciebie. A dlaczego tamten wóz nie działał?
Co? Dlaczego tamten wóz nie działał? Ile mamy pieniędzy? 3886, jeżeli dobrze pamiętam, tak. Dobra, 3-8. No czemu nie jedziesz? No jadę. Nie no, widzowie, powiem wam tak, szczerze, porażka. Nie, mam nadzieję, że tamten wóz w ogóle będzie działał do zbierania bel. Znaczy, jak kupimy prasę, no nie? Ale to też ciągnik musimy kupić. Ogólnie tutaj wydatków jest od groma, ale jakoś to powoli poogarniamy pewnie i będzie dobrze. Na ten moment to się wszystko zapowiada, że będzie nie za kolorowo. Tak szczerze. Ja pierdzielę, to jeszcze się nie mieści. No nie, tutaj też nie mamy, widzowie, silosa. Tu w ogóle dzisiaj to jest ten odcinek, to jest jakiś wybitny. Jedź, koś, kolejne pole. Kolejne? No. Przydałoby się to wyładować od razu. No to przecież masz wóz podstawiony. Tyle? No tej słomy to chyba tyle, widzowie. No i trzeba będzie lecieć na kolejny kawałeczek. Ale nie wiem, czy ja to mam od razu, czy może w silosi? No ale to jak ja tam kombajnem teraz wjadę, albo ty? Jakim kurde. Kombajnem? Tak źle i tak niedobrze, tak szczerze. Dawaj. Dobra, leci w końcu. Wszystko Dziomek. Działa tutaj, ale to tutaj. To powinno działać też i tam. Ujedzie on w ogóle ten pimpek z tym? Nie wysypało mi wszystkiego. Jest tam kosić. Na kolejne pole. 1430. Ciągnik jedzie optymalnie, jeżeli w ogóle możemy go ciągnikiem nazwać. Bardziej to jest taka opcja kosiareczko ciągnika czy coś takiego. No raczej licho to wygląda, ale niech se będzie. No i teraz jakoś trzeba będzie to ogarniać, żeby to wyładowywać, czyli no mamy opcję wyładuj tutaj, czyli tylko tyłem przejadę tędy. O kurde. Ja, ale my to wika, jesteśmy specjaliści w tej grze, specjaliści norma. Oj. Czego? Czego? No bo jesteśmy takie specjalistki. A ty też jesteś kobietą? Tak. Ty jesteś moją psiapsi. Od dzisiaj tak. Dobra, wsadzam to łapami, nie będę się w to bawił. No nie wiem, ja próbuję to wysypywać, on mi jedzie, nie chcę, ja chcę do tyłu, on mi jedzie do przodu, tak czy siak. Przepraszam, ale jestem troszkę podziębiona. Dobra. Patrzcie, jak koła mielą, ale nic się za dużo tutaj nie... Oj, tego zboża wcale, widzowie, to nie będzie tak dużo, jak się spodziewał. No nie, jeszcze zaczepiłem od... A, teraz ani do tyłu, ani do przodu. Dlaczego? Ty, maszynami się nie da po prostu grać. No i widzowie, mamy troszeczkę inny patent na to wszystko, bo aktualnie ja wywalam sobie słomę na wóz. Normalnie, a wice kazałem pojechać troszeczkę inaczej, czyli ona wjechała od której strony? Od tej drugiej. No wjeżdżaj i tutaj rozwalisz rurę, o ile przejedziesz przez tą słomę i po prostu wysypiesz to jakoś. O, złapie mi tak? A co ty odwalasz w ogóle? Jak ty chcesz przez deski nasypać zboża? Normalnie. Miałeś wjechać do stodoły i wysypać. Po prostu hit, widzowie. A ta rozwala rurę w deski i chce sypać a przez deski. A ja nie wjadę przez tą słomę. Nie wiem, jakoś musisz wjechać. Ach, pierdzie, to już tu jakoś może będę dosypywał, ale to nie wiem, czy coś dosypie to. Nie wjadę. A, bo ty się headerem nawet. Jeszcze spróbuję. Dobra, wiesz co, wysyp to tu i wiaderkami to zbierzemy. Wysyp to tu na ziemię i wiaderkami to zbierzemy. Tragedia. Trzeba coś lepszego zrobić po prostu. Ale co? No. Bo te deski są takie, że wiesz jakie to są deski, nie? No wiem. No i patrz.
tylko daj mi chwilę, okej? Dobra, to mnie zawołaj po prostu, jak już się, skończy czas tej chwili. Dobra. Sobie, nie wiem, czy ja chcę to oglądać, ten jej dobry pomysł. Coś mi się zdaje, że może on być ciężki. Dobra. No i patrz teraz. No czekaj, to już dojadę do ciebie, już z całym ładunkiem. Już może lepiej, jakbym tam poszedł od razu i żebyś tylko siła. Dobra. No widzisz to? No chwilę, no nie widzę nic, bo jestem na polu, no to jak ja mam widzieć? Dobra, jadę. 1430 plus 500, niecałe, znaczy ponad, leciutko ponad dwa koła. No widzowie, dalej jest tragedia, jeżeli chodzi o ładowność. Jeżeli ten wóz sobie zrobię na 2,5 koła, spoko. Ale dlaczego wóz od Juleku nie działa? Znaczy teoretycznie działa wszystko, tylko nie da się do niego nasypać tak o. Nie wiem, nie, ja widzowie na modach się nie znam, to wam za bardzo nie przybliżę tej sprawy, ale coś po prostu jest nie tak. No i dawaj swój, ten swój patent. No i już teraz to już mnie odrzuciło. Co zrobiło? Odrzuciło mnie. Chciałam o taki patent zrobić. No dawaj. O. Może tak jeszcze o tak o podjechać. Nie przebieraj się. Ty jestem dobrym, co pracownikiem. To ci się wysypuje w ogóle? No nie chce się sypać, już sypało się. Na 79 mi spadło, a reszta to co? Wyobraź sobie, że nie bardzo chce się sypać przez ściany na przykład. Nie możesz zrobić pomysłu, żeby wysypać to na ziemię i później wiaderkiem zanieść, żeby było realnie. Tylko ty musisz cudować, nie wiadomo co. Dobra, masz. Patent, tak jak to. Patent jest taki, że teraz bierzesz wiaderko i musisz znowu zbierać to z ziemi. Także naprawdę, no ogarnęłaś to idealnie. No odzjedź mi z tym. No nie mogę, bo sypię słomę. To syp se gdzie indziej. No schowaj to rurę. Ja pierdzielę, jak ona jeździ tym, to... Wysypię na ciebie. Weź. Ja nie mogę jeszcze tym się sterować tak... Oj Boże. Mam nadzieję, że to będzie ostatni wóz widzowie i wiaderko z tej słomy. Już za bardzo nie mamy gdzie tego trzymać, ja nie wiem, no te musimy mieć silos na słomę. Bez silosa na słomę to oto no cała stodoła jest zawalona po prostu tym, no to jest po prostu rzecz niemożliwa. Ja widzowie lecę ogólnie z drzewem, Wiktoria tam jeszcze kosi dalej, bo mam jeden plan, żeby coś przetestować. Tylko muszę to najpierw kupić. Dobra, ciach. Ja już skończyłam. Dobra, to kombajn schowaj do tego, do stodoły. Jak schowam, jak on się nie mieści? Do tej murowanej. A te zboże, co mam w tym, to wysypać, jechać tam, czy jak? Tak. I dobra, zapisujemy sobie kwotę, widzowie, jak 5000 nam odejdzie, to robimy sobie kwotę 4971. 4971. No i to już będzie taka kwota, która nam towarzyszy na serii. Jeszcze przed tym nowym nabytkiem, nowym zakupem, pozbieram sobie ogólnie tą słomę do końca, aby też już z tym mieć spokój. Tam mam nadzieję, że masz jakieś... A gdzie ty pojechałaś? Wysypać najpierw, tak? Tak, no tak. Dobra. No i słomę gdzieś tam jakoś to jakoś to widzowie wciśniemy jeszcze, no bo to, co więcej, no, nie mamy wyjścia w tym temacie. Można było to od razu, żeby nie nosić, widzowie, jak tam i tak jest tak mało miejsca, to może je od razu, to też nie jest jakaś zajebista cena na tą słomę, ale lepiej, żeby nam to od razu dodało troszeczkę jeszcze pieniędzy. Plus 20, plus 11, czyli 31 za jedno wiaderko. Mamy zarobku słomy. Z słomy, a nie z słomy. Dobra.
Bo później sobie dodam, bo będę wiedział ile wiaderek mam. 31. Czekajcie, albo lepiej po prostu wpisać kwotę i dodać 62. Plus 62 i to będzie 5033. 5033. Oj, tak nie za bardzo. No co jest? 5033. Dobra, mamy normalną kwotę. Teraz kwestia jeszcze o tego, żeby to posprzedawać. Wszystko do końca. No i może jeszcze dokonać właśnie tego nowego nabytku na dzisiejszym odcinku. Jak już pieniądze sobie odjęliśmy, to pasowałoby faktycznie coś takiego zrobić. Dobra, 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 dobra. O. Gdzieś jeszcze? Tu. Wysypałaś to? Yes. Dobrze, w takim razie. Tutaj jest to pozbierane, dobra. Ja z tego wozu też nie będę tego targał, tylko po prostu to widzowie zrobię sobie na tej zasadzie, że sobie pojadę, to jeszcze wysypię, to jeszcze tam trochę pieniądza nam wpadnie. No i pasowałoby to ulepszyć, tak jak gadaliśmy wcześniej. Bez ulepszenia, no to ten wóz jest może trochę użyteczny, ale jednak bym powiedział, że nie bardzo. Dobra, ciach. Nie dużo zmieści raczej... się też. Co się nie zmieści? No, to. Kombajn. Do tego murowanego? No. A czego? No nie mieści mi się header. No to stanie obok. Dobra, wóz widzowy na razie sobie tutaj odstawimy. I teraz jest taka kwestia, że ja miałem to kupić i no kupię to, tylko zobaczymy widzowie, czy po prostu to będzie opłacalne. Czekajcie, bo teraz tak, ile ja mam pieniędzy? 5105, żeby zapisać sobie w telefonie. I teraz musimy sobie znaleźć pługi, bo to mnie dosyć mocno ciekawi, żeby na dwa już robić. Były te pługi takie jakby konne, no my mamy ten, który ma średnicę 0,5, no to jest naprawdę jakaś tragedia, jeżeli chodzi o ten pług. Te to są jakieś, widzę, duże, to one mogą nie pasować, ale jeszcze jest pług taki dwuskibowy, który ma... Cały ten? Tak, który ma 0,6, tutaj ale mamy 0,6... Co? Mamy pług. Mamy jeden. No. To po co ci drugi? No co, dwa zaczepy, dodatkowe przepnik będą... To jest? Oczyszczacz koła i ustawiony w dół albo w górę, niech będzie w dół. Kolorystyka może być taka, jeżeli to się będzie dało podczepić, to będzie zajebiście. Tylko ja nie gwarantuję tego, no już z wozem też nie wiedzieliśmy, czy się uda to podczepić, czy nie. Kurde. Podczepić się da! Wracamy do starego budżetu, 10105. Bo samo to, że się podczepić da, to widzowie nic nam nie daje. Ogólnie możesz się zająć albo orką, albo wycinką drzew, albo robieniem porządków w tamtej stodole, bo teraz trzeba to orać wszystko. Robię aktualnie zboże, przerzucam, wiesz? Dobra, to poprzerzucaj zboże, albo możesz nawet za mną kultywatorować. A ja wezmę od razu tą machinerię, wezmę pług od razu do tego podczepię. On ma ogólnie przynajmniej światła, to jest tyle dobrze, no ale trochę się zawiodłem, bo tutaj do tego zaczepu, tak jak proponowaliście, no to rozsiewacz ten mały, no będzie pasował na 100%, czyli już jest dobrze. Dobra, ciach i jedziemy. Z górze czy w dole? Nie. O. I teraz najgorsza rzecz, widzowie, no oranie aż takiego dużego kawałka pola zapowiada się dosyć mocno tragicznie. Tak szczerze. Ale trzeba patrzeć na plusy, że już kosiliśmy sobie kombajnem, to jest szybciej. Do odwozu mamy maszyny, to jest szybciej. No, nie ma dalej rewelacji. Co jest? Aha, bo ja zapuszczonym szedł, tak? Tak.
Takie to jest właśnie życie youtubera. Od razu mam iść z tym? Teraz będę to orał nie wiadomo ile. Tym małym traktoreczkiem? Znaczy, ty musisz wziąć ten, co sam jeździ i kultywator do niego podpiąć. Ale musisz poczekać, aż ja trochę zrobię, żeby dopiero też robić. A gdzie jest ten kultywator? No, kultywator masz tam te z zębami, takie coś. No nie, musimy widzowie kupić jakiś ciągnik gówniany, który będzie mógł sobie podczepiać to wszystko. Cokolwiek, cokolwiek, nawet esioka tego głupiego kupić, aby po prostu się dało podczepiać wszystko. O kurde. No mieliśmy zaplanowane Wika dzisiaj jeszcze sprzedaż robić, no nie? No. Ale zarabianie pieniędzy zostawimy chyba na kolejny odcinek, bo no, w tym odcinku po prostu to się widzowie nie uda. Ja lecę orać dalej, bo zaraz Wika będzie wjeżdżać kultywatorem, albo po prostu poczekaj, może drzewa na respi trochę nam, zobaczymy. No i widzowie, robimy kolejne pole i powiem wam, że trochę to schodzi. No Wika tam już powinna ogólnie kończyć i zaraz właśnie ja na ten kapo... skończyłam właśnie. A dobra, no to Wika już właśnie skończyła i powinna tutaj do mnie podjeżdżać, tylko żeby do mnie podjeżdżać, to ja muszę znowu troszeczkę tutaj podorać, żeby to dobrze wyglądało i żeby miała w ogóle w co wjeżdżać. No teraz, no nie wiem, no tutaj na dwa jak będziemy robić, no to już będzie szybciej. No... Bo nie mamy dwóch. Nie no widzowie, trzeba... Nie, jak zrespimy teraz dużo pieniędzy, po pierwsze drzewo, po drugie w kolejnym odcinku... No w kolejnym odcinku już zaczniemy sobie odcinek pewnie... od stycznia. Wjechałaś już? Po co? Nie wjechałam jeszcze, no ustawiłam się. A, dobra. No byś musiała i tak odjechać, to nie wiem po co się ustawiłaś, jak ja i tak muszę przecież dojechać. No to sobie dojedziesz, ja co, ja pojadę prosto chyba, no to nie? myślę właśnie, że się... Ale ja muszę jeszcze raz tędy przejechać, żeby tobie w ogóle szerokość wyszła. W tamtą stronę. Chyba. No dobrze. I siewów też nie będziemy raczej wam widzowie nagrywać, bo mi się zdaje, że też jest to bez sensu pokazywać jak siejemy, jak to będzie wyglądało, tak jak wyglądało. I kolejny odcinek, nawet jeżeli zrobimy tą sprzedaż, to kupujemy ciągnik. Tak. Możecie napisać w ogóle propozycję, jaki ciągnik byście widzieli na tej serii. Myślę, że po sprzedaży tak koło 100 wy będziemy ale mieli. Ale ten traktorek jest fajny, ja będę nim jeździć. Który? Ten, co ja mam. Tylko do niego mało rzeczy da się zapiąć, to jest najgorsze. A możemy przemalować go na różowo? Możemy. To super. Także w kolejnym odcinku zobaczycie też i kolorowanie ciągnika. Ej, to pole szybko pójdzie. Najgorzej to się widzowie robi na tych polach właśnie większych, takich jak tamto. Bo tutaj to patrzcie. Ja se wjeżdżam i rozjeżdżam, no nie? I jest elegancko, no nie? A co, znowu będziemy pszenicę siać? No nie, może coś innego tym razem, czy nie? Ej, moglibyśmy winogron też zainwestować i więcej uli postawić. W kolejnym filmie. No widzicie, no Wika to szybko tym lata. No, mogę wam nawet rozświetlić sytuację. Dobre. No to nawet nie masz po co na razie wjeżdżać. Też latam w to i we w te po prostu, widzowie, to jest najbardziej chyba logiczne podejście, żeby kółek nie robić, żeby Wika mogła już sobie za mną gdzieś tam zapierdzielać, no nie? No. Mogliśmy się zmienić jeszcze, no ale już nie będę cię przeciążał. No nie, bo ja tam ty nie lubię jeździć. No ja wiem, że ty tym właśnie nie lubisz jeździć. Dobra, a ile mamy? 10 koła. No bo ja te pieniądze dodałem po prostu widzowie po tym, po 5000 jak wydaliśmy na ten pług do ciągnika, no ale no widzicie, nie da się tym robić, no to tak czy siak od razu dodałem te pieniądze i sprzedałem, no bo po co nam wydawać pieniądze na jakiś nabytek, którym i tak nie mamy w ogóle możliwości robić, to też bez sensu, prawda? No tak. No tu już ładnie, w jednym miejscu szerokościowo ci ładnie złapie, w drugim miejscu szerokościowo ci ładnie nie złapie. I weź rozwiąż widzowie taki dylemat, który teraz mamy przed sobą, no po prostu tragedia tak zwana. Po prostu nie umiesz jeździć. No tak, no ja właśnie chyba nie umiem właśnie widzowie jeździć. Ale myślę, że w dzisiejszym odcinku to było na tyle, bo też w lipcu my już nic więcej nie mamy do roboty. Nawet jeżeli byśmy chcieli dzisiaj się wyrobić, to musimy przewijać jeszcze czas. A i tak myślę, że ten odcinek dosyć długi sobie wyszedł. Także dzięki za uwagę i widzimy się już we wtorek na top 10 modów tygodnia. Jeszcze no. Zaprezentuję ten jeden. Dobra. Patrzcie widzowie. No tobie to jest to ty masz przyjemną robotę. Ja po prostu jak ja to oram, to ja nie mam przyjemnej roboty.
Na razie. Pa.